Firma powstała w 1995 roku, więc na rynku jesteśmy obecni ponad 26 lat. Zaczynaliśmy od kilku maszyn produkujących skarpetki, ale z biegiem czasu rozwijaliśmy się, dokupowaliśmy maszyny komputerowe. Na chwilę obecną mamy ich około 60 i w szczytowym momencie firma zatrudniała 60 osób. Główny profil naszej firmy to skarpetki standardowe codziennego użytku, aczkolwiek w naszej ofercie pojawiła się linia medyczna, którego głównym produktem to produkt nazywany przez nas skarpetki na haluksa i skarpetki na ostrogę piętową. Sam cierpię na przypadłość związaną z haluksem, więc postanowiłem spróbować wyjść z tym produktem do ludzi, którzy też cierpią na tą dolegliwość. Więc stąd ten pomysł. Powstał on przy pomocy fizjoterapeutów oraz lekarzy, specjalistów. Nawet mamy dwie opinie z Uniwersytetu Gdańskiego i z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które pozytywnie wypowiadają się o tych dwóch naszych produktach. Przede wszystkim jest to skarpetka skierowana dla osób z problemem haluksa i ostrogi piętowej. Tutaj w tym przypadku mamy akurat skarpetkę, która pomaga nam w rehabilitacji, w profilaktyce leczenia pooperacyjnego haluksa. Tutaj mamy odseparowany duży palec od pozostałych czterech palców. Z boku mamy osłonę silikonową, która chroni staw, który mamy chory. A pod spodem mamy taką pelotę, która podnosi nam łuk poprzeczny i po prostu odciąża nam tutaj te wszystkie paluszki, po prostu odciąża i zmniejsza ból. Zakupiliśmy maszyny włoskiej firmy, to właściwie chyba najnowocześniejsze maszyny w tej chwili w Europie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że są naprawdę bardzo zaawansowane technologicznie. Przede wszystkim dwa punkty, na które postawiliśmy, czyli bezuciskowy ściągacz i bezszwowe włączenie palca. To nasz pierwszy projekt związany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Pozyskaliśmy fundusze na zakup maszyn związanych właśnie z produkcją wyrobów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli produkcja skarpet na haluksa i na ostrogę piętową. Zdecydowanie na początku jest trudno, aczkolwiek mówię tutaj o wszelkiego rodzaju dokumentacji, przygotowania samego wniosku. Powiem, że ja na przykład skorzystałem z firmy zewnętrznej, która bardzo mi pomogła, odciążyła w tym zakresie. Ale naprawdę to można przejść, można pokonać. Mówię o samym wniosku. Natomiast jeżeli z tego miejsca mogę się zwrócić do przedsiębiorców, jeżeli macie ciekawe pomysły, jeżeli macie chęć i ochotę, a nie macie funduszy, nie macie środków, składajcie spokojnie wnioski do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. To na pewno jest ważne, celowe i na pewno pomoże nam w osiągnięciu celu.